Szanowni Państwo, zbliża się Boże Narodzenie. Święto Narodzenia Pańskiego, święto, które przynosi ze sobą przede wszystkim radość i nadzieję. Nadzieję na dobrą przyszłość. Dobrą przyszłość każdego z nas, każdej rodziny i tej wielkiej rodziny, jaką jest naród. Dziś w trudnym momencie, w momencie, gdy trwa ciągle pandemia, ta nadzieja na przyszłość jest szczególnie ważna. Wierzę, że przyszły, zbliżający się 2021 rok będzie rokiem, w którym ta zaraza, która nas dotknęła, się zakończy. Że potrafimy zwyciężyć, byśmy odetchnęli, byśmy mogli spokojnie dalej żyć, pracować, bawić się. Jestem przekonany, że przed Polską dobra, a nawet wielka przyszłość. Ale musimy być cierpliwi, zdecydowani, kiedy trzeba zdyscyplinowani i być przede wszystkim razem. Święta Bożego Narodzenia to także święta jedności. Święta jedności, która jest nam wszystkim bardzo, ale to bardzo potrzebna. Szczególnie w trudnym czasie. Jestem przekonany, że ten trudny czas mija. Tego wszystkim życzę. Wszystkim Polakom, niezależnie od tego, gdzie są, kim są, jakie mają poglądy, czym się od siebie różnią. Jesteśmy jedną wielką rodziną i chcemy nią być. Wierzę, że ta rodzina będzie częścią, ale bardzo ważną i samodzielną częścią wielkiej europejskiej rodziny. Dziękuję.